Wojtek, witamy w Gdyni ponownie. Drugi raz z Arką się potykasz, bo poprzednio się spotkałeś z Arką w Polonii Bytom. Teraz spotkałeś się tutaj, dwa razy przegrałeś. Chyba tą Arkę będziesz jednak lepiej wspominał, nie tylko z porażek, co? Witam serdecznie wszystkich kibiców. Tak jak powiedziałeś, dwa razy poległem. W Bytomiu było blisko, a dzisiaj Arka była lepszym zespołem, nie ma co ukrywać. Przyjechaliśmy tutaj z założeniem takim, że po prostu wyjedziemy z trzema punktami. No nie udało się, no, boisko zweryfikowało. Mamy jeszcze dużo braków i musimy nad tym pracować. Ja nie muszę opowiadać o tym, jaki mam sentyment do tego klubu. Wszyscy dobrze wiedzą, co tu więcej mówić. Jakim planem przyjechaliście do Gdyni? Grać z tyłu i szukać kontr, czy prowadzić otwarty futbol? Nie, mieliśmy ustawiać się na środku boiska, wyprowadzać kontry. W ostatnim meczu próbowaliśmy u siebie grać atakiem pozycyjnym, a wiadomo jak to u nas w kraju wygląda, ciężko jest. Wiedzieliśmy, że Arka ma groźnych zawodników, szczególnie skrzydła. No i chcieliśmy to zneutralizować, jednak no, stałe fragmenty gry też są naszą bolączką. Dzisiaj znowu nie udało się uniknąć straty bramki z tego fragmentu gry. No i to boli naprawdę, bo powinniśmy tutaj być, stracić mniej bramek. Nam jako obrońcom nie wypada po prostu mieć 3-5 z tyłu co trzeci mecz. Także z mojej strony lekki zawód, jeżeli chodzi o naszą grę defensywną. No ale błędy popełniamy w każdej formacji i jest na czym pracować. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Arka wam was dzisiaj czymś zaskoczyła, czy spodziewaliście się takiej właśnie postawy arkowców? Znaczy ja miałem szczególne nastawienie do tego meczu. Znam zawodników, nie wszystkich, ale no wiadomo, śledzę losy Arki. Zwłaszcza młodych. No nie tylko, śledzę naprawdę losy Arki, wiem o co chodzi tutaj i niczym nie byłem zaskoczony. No, nie będę wypierał się za innych chłopaków, bo uważam, że powinniśmy patrzeć na siebie i grać swoją piłkę, a nie po prostu obawiać się każdego, z kim byśmy nie grali. Faworytem ligi jest Zawisza, bo z wami wygrał 5-0, czy jednak upatrujesz innych faworytów w tabeli na końcowe zwycięstwo? To znaczy nie ma co ukrywać, że mają bardzo dobry skład i jest wielu zawodników w kadrze zespołu stanowiących o sile tego zespołu i no, my przegraliśmy z nimi też na własne życzenie troszeczkę, bo to był pierwszy mecz, pierwszą bramkę straciliśmy w momencie, gdy ja byłem rozłożony, że tak powiem, na linii autowej. Doznałem kontuzji, zawodnik no, nie wybił piłki, dośrodkował i worek się jak gdyby rozwiązał. No i to już poszło jedna bramka za drugą i naprawdę nieprzyjemna sytuacja. Dzięki wielkie, powodzenia w następnych meczach. Dziękuję bardzo.